Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was na podcast o zastraszeniu społeczeństwa. Dlaczego straszą Was? Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lover i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Dzięki udzielanemu przez Was wsparciu mogę tworzyć kolejne filmy, mogę dla Was przygotowywać kolejne materiały. Dlatego też zachęcam, linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. A dzisiaj chciałem nagrać taki podcast, bo przyszedł mi taka myśl do głowy o właśnie o straszeniu społeczeństwa. No stop, jesteśmy straszeni. Niemalże w każdej informacji, która jest prezentowana w jakichś mediach, czy to pisanych, czy telewizyjnych, czy w internecie, jesteśmy straszeni przemocą, złem, i zastraszani przede wszystkim. Dlaczego jesteśmy zastraszani? Dlaczego jesteśmy straszeni na przykład Rosją? Miałem już sam fakt absurdalnych tych przekazów, kiedy redaktor na przykład jakiejś jednej telewizji w pierwszym akapicie jakiegoś serwisu informacyjnego mówił o tym, że Ukraina nas to wygrywa, że Rosja nie ma już amunicji, nie ma czołgów, nie ma żołnierzy, że posyła ich na mięsne ataki, jak oni to nazywają. A jednocześnie za parę minut jakiś redaktor, dalej ten sam, albo jakiś jego gość, jakiś ekspert, jak to się teraz mówi, przybyły z jakiejś strategii i coś takiego, mówi o tym, że za 3-4, a nie, za dwa lata czeka nas wojna z Rosją. Czyli najpierw mówi nam, że Rosja nie jest w stanie pokonać Ukrainy, Rosja nie jest w stanie obronić się przed Ukrainą, Rosja jest słaba, zacofana, nie ma przemysłu, nie ma pieniędzy, Putin jest chory, siedzi w bunkrze pod Moskwą, a potem nam mówią, że za dwa lata Rosja nas zaatakuje. A niby jak? Niby skąd? No oczywiście odpowiedź zawsze pada z Białorusi. Każdy, który spojrzy właśnie na mapę, a mam wrażenie, że tego wielu redaktorów nie robi, mógłby sobie jasno spojrzeć. Przy obecnym systemie sojuszy Białoruś tak naprawdę jest praktycznie z każdej strony otoczona przez wrogów. Łotwa, Litwa, Ukraina. Przecież jeżeli tam by się znalazły jakieś oddziały, które miałyby ruszyć na Polskę, one od razu z zasady byłyby oskrzydlone. Oczywiście to ma na celu to straszenie, wywrzeć na nas emocje, które spowodują, że będziemy się godzić. Dlatego, że zastraszenie jest drogą do zniewolenia. Mam nadzieję, że wielu z Was zna rok 1984 Orwella, ci, którzy nie, no to bardzo polecam. To jest tak naprawdę dzieło, futurystyczne dzieło, może być lekko science fiction, bo napisane w latach 40., ale coraz więcej, jak człowiek to patrzy, jak, no, co się dzieje, co z czym mamy do czynienia, mamy wrażenie, że coraz bardziej realne. Zniewolenie, powstanie nowego człowieka, powstanie nowego społeczeństwa jest celem obecnie rządzących elit i Europy, i naszego państwa. Oczywiście to wszystko ma zapewnić nam przede wszystkim bezpieczeństwo. Słowo klucz, bezpieczeństwo. W imię bezpieczeństwa jesteśmy w stanie oddać wszystko, łącznie z życiem. Dlaczego mówię z życiem? Przecież oni mówią, że będziemy bezpieczni, będziemy niezagrożeni, nie zginiemy w wypadku samochodowym, bo nie będzie samochodów. Nie zostaniemy przez nikogo napadnięci, bo będzie wszystko zamknięte, zamknięte osiedla, zamknięte rewiry. Nigdzie nie będzie można jechać, nie będzie można podróżować. Będziemy bezpieczni, jak ten ptaszek w złotej klatce w mieście 15-minutowym, uśmiechnięci i zadowoleni. Ale czy będziemy jeszcze ludźmi? Na to pytanie odpowiedzmy sobie. To jest oczywiście pytanie bardzo głębokie. Czy jest człowiekiem ten, kto siedzi w obozie? Co to jest w ogóle człowieczeństwo?
Kiedy zajrzymy do kart historii, do II wojny światowej i zaczniemy poruszać tematy związane na przykład z obozami, z tą strasznością, gdzie totalitarne systemy i ten z zachodu, i ten ze wschodu stworzyły przerażające warunki życia dla ludzi, zrozumiemy, że tam człowieczeństwo praktycznie przestało istnieć. I z jednej, i z drugiej strony. I ze strony strażników, i ze strony tam posadzonych. Nie będziemy wtedy już ludźmi. Czym będziemy? Człowiekiem sowieckim? Co to jest człowiek sowiecki? Człowiek sowiecki to taki, który nie ma własnej woli. Który nie ma własnego ja. Człowiek, który nie ma nic. Bo wszystko należy do państwa, do ogółu, w tych górnolotnych hasłach. Człowiek wyzbyty także od własnego majątku. Nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. Ale czy na pewno? Zostanie to w tobie mówione. Zostanie to w tobie wymówione przy okazji różnych informacji, które będą tobie już od dziecka implementowane. Zastraszany, informowany w odpowiedni sposób, uwierzysz w to, że taki jest świat i tak musisz żyć. To nie jest Matrix. To jest to, co dzieje się na naszych oczach. To jest to, w kierunku, w którym po prostu zmierzamy. To jest nieodwołalne. Ludzie, którzy rządzą Europą, to różnego formie komuniści, socjaliści, czerwoni, jakbyśmy ich nie nazywali. To ludzie, którzy wyznają tą zasadę. Nawet jeżeli nazywają się jakąś centroprawicą, partią ludową czy czymś takim, charakteryzuje ich lewicowość. Spójrzmy w historię. Zawsze, ale to zawsze, system, w którym lewica dochodziła do władzy, prędzej czy później, albo od razu, albo po chwili, dążył do zniewolenia, bo oni po prostu inaczej nie umią. Oni muszą zakazywać. Oni mają w swoim DNA zakaz, zniewolenie, ograniczenie. Nie umiem pozostawić, nie mogą w ogóle sobie wyobrazić czegoś takiego, że człowiek może mieć własną wolę, że może chcieć robić to, co chce. Że można zostawić jakiś obszar działalności, w którym ludzie będą sobie sami się rządzili. Na to nie ma miejsca. Na to nie ma miejsca we współczesnej Europie. Dlatego też potrzebny jest wróg. Wspólny. Rok 1984 Orwella. Jeżeli nie znacie, to naprawdę bardzo polecam. Tam regularnie są dokonywane ataki przy użyciu pocisków na Londyn, jego okolice, słuchajcie, wybuchy. Sam główny bohater zastanawia się, czy to wszystko na serio, czy to nie o to chodzi, żeby wprowadzić w ludziach zastraszenie. No i u nas jest tak samo. Straszenie Rosją, poszukiwanie wroga ma umożliwić działanie w celu pozbawienia właśnie praw, w celu zgodzenia się pod tym zagrożeniem, jakie ma nadejść dla nas ze strony rzekomo Federacji Rosyjskiej, że mamy się zgodzić na ustępstwa, na oddanie resztek swojej suwerenności, na oddanie resztek swojej wolności. Człowiek sowiecki nie ma żadnego ja i o to chodzi. Oczywiście ostatnim fragmentem suwerenności, który nielicznych jak nam jeszcze powstał i ostatnim, który musi być zlikwidowany w ramach budowy Wielkiej Unii, jest wielkiej w cudzysłowie oczywiście, jest Wojsko Polskie. Żeby zlikwidować armię państw i wcielić je do armii europejskiej, musi zajść kilka elementów. Muszą się na to zgodzić Stany Zjednoczone, ale to już jest bliskie. Jeżeli dalej w Stanach Zjednoczonych będzie rządziła lewica, a na przykład wygra wybory na jesieni Kamala Harris, która jest skrajnie lewicowo, skrajną lewaczką, może ta zgoda przyjść. Oczywiście musi być też jakiś element scalający tą decyzję. Jakiś element, który będzie zapłonem, że się na to zgodzimy. I tym elementem właśnie jest Rosja. Potrzebny jest taki wróg zewnętrzny, który nam rzekomo zagraża, żeby się przed nim bronić, musimy, wiecie, zwarci, zjednoczeni i tak dalej. Stworzymy armię europejską. No bo można by sobie zadać pytanie, ale po co nam armia europejska? Każdy ma swoją i przecież jest okej, tak? Nie, bo Rosja jest wielka, Rosja jest straszna i żeby się przed nim bronić, stworzymy armię. Wtedy musimy stworzyć dlatego armię europejską. Moment
kiedy Wojsko Polskie zostanie wprowadzone w strukturę ewentualnej Armii Europejskiej, będzie końcem istnienia państwowości polskiej jako państwa niepodległego. Już nie jesteśmy państwem suwerennym, nie decydujemy o niczym. Nie mamy wpływu na to, co, nie wiem, gdzie drzewo wytniemy, gdzie postawimy piaskownicę dla dzieci jaką, albo na przykład gdzie zbudujemy sobie jakąś drogę. Wszystko jest za pozwoleniem Unii Europejskiej albo obwarowane jej przepisami. Zostało nam jeszcze Wojsko Polskie jako ostatni przejaw państwowości polskiej. Wojsko Polskie, które istnieje od początku naszej państwowości, od ponad 1000 lat. Już Mieszko I ze swoją drużyną. To było Wojsko Polskie tamtejsze. Różnie to bywało, ale przecież mamy za sobą i wzloty, i upadki, jeżeli chodzi o naszą stronę militarną. Polska jest tutaj bardzo nacenzurowanym właśnie przez swoje doświadczenia historyczne, przez to, że mimo wszystko, mimo tej usilnej indoktrynacji, która obecnie następuje, widzę to i w szkołach już od wczesnych czasów, postępującego lewactwa, które coraz więcej zagarnia pod siebie, nadal jeszcze wielu osób uważa się za patriotów, wiele osób chce, by Polska istniała. To jest bardzo ważne. Chce, by istniała Polska, żeby istniało państwo polskie, a ono nie może istnieć w tej wizji Europy, która nadchodzi. Żeby ostatecznie zniewolić ludzi, trzeba ich pozbawić oręża i trzeba ich pozbawić wolnej woli. Człowiek sowiecki nie ma wolnej woli. Człowiek, który ma wolną wolę, może chwycić za oręż. Człowiek, który jej nie ma, tego nie zrobi. Bo nie będzie miał oręża, albo nawet o tym nie pomyśli. I to są właśnie dwie części składowe. Zagrażenie, które jest wykreowane z zewnątrz, ma spowodować powstanie jakiegoś tworu, który spowoduje wchłonięcie armii polskiej w ten wielki unijny twór. Zobaczcie na policję. Zauważyliście? Jak wyglądają mundury policji polskiej i niemieckiej? Jak wyglądają radiowozy policji polskiej i niemieckiej? Było chyba kilkanaście lat temu, zmieniono mundury z takich niebieskich w granatowe. Oficjalnie, że to jest takie odniesienie do II Rzeczpospolitej, że chodziło, żeby policjanci mieli wygodniejsze mundury, bardziej praktyczne. Ale przez przypadek, czy poinformowano nas o tym, że będą mieli takie mundury, takie radiowozy, jak policja w Republice Federalnej Niemiec? Najpierw powstanie twór administracyjny. Dla niepoznaki. To nie stanie się od razu. Nikt nie przyjdzie i nie zlikwiduje strony Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej. To będzie się działo etapami. Oni się nauczyli. Wiedzą, że rewolucja jest złym narzędziem, bo ludzie się kapną, jak dochodzą nagłe zmiany. Dlaczego trzeba to robić pomalutku? Pomalutku. I to się dzieje na przykład w szkołach, to się dzieje w uczelniach. Pomalutku ludzie są urabiani w kierunku tym, że Polska jest niepotrzebna. I armia też jest niepotrzebna. Te zakupy sprzętu, które są, które napędzają tak naprawdę stronie amerykańskiej przede wszystkim przemysłowi zbrojeniowemu pieniądze są robione w rewelacyjny sposób, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę, są bez znaczenia, bo to już są zakupy dla przyszłej armii europejskiej. Dlatego też są akceptowalne choćby przez stronę niemiecką. Uważacie, że normalnie Niemcy pozwoliliby nam kupić 96 Apache? Nie sądzę. A były samoloty F-35? Akurat F-35 były jeszcze kupione za PiS-u, dlatego też między innymi PiS był tak poniewierany przez Niemcy. No nie tylko, ale to inna sprawa, chociaż no, nie jestem może zwolennikiem tej partii. Natomiast tu właśnie o to chodzi. Potem etapami najpierw zmienią kolor mundurów, tak jak w policji. Później zmienią kamuflaż oczywiście, no żeby był jeden i słuszny. Później znikną flagi polskie z jednostek, oznaczenia, orzełki, szachownice na samolotach i na sam koniec orzełek na czapce. A w to miejsce pojawią się radosne gwiazdki. To może czarna wizja, którą wam prezentuję, ale wizja, która już jest realizowana. Wizja, która już jest realizowana i którą chcą nam zrobić. No i zadajmy sobie więc pytanie, ale właściwie po co nam ta Polska? Przecież będziemy szczęśliwi. Nie będziemy musieli w końcu dbać o sami o siebie, inni o nas zadbają. Nie będziemy musieli się przejmować, że napadnie nas jakaś Rosja, że tutaj chcemy budować jakąś drogę, inni nam za to zrobią. Inni nam powiedzą, co mamy robić. Wiecie co? To już było. To już było. I tu wam polecam kolejny fantastyczny serial. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, opowiadający o losach Polaków w zaborze pruskim.
w okolicach Poznania. Przecież po co im była ta Polska? To Niemcy sami decydowali, wszystko im zorganizowali. Musieli tylko robić to, co Niemcy od nich chcieli, a w zamian za to mogli cieszyć się wysokim poziomem życia, na przykład na tle innych zaborów. Ale tam się nie dało żyć. Tam się po prostu nie dało żyć. I ludzie się buntowali, aż w końcu skutecznie w 1918 roku powstaniem wielkopolskim wyzwolili się spod władzy niemieckiej. Bo oni chcieli być Polakami. Oni chcieli żyć jak wolny człowiek i robić co chcą, mówić jak chcą, nie poddawać się w tej walce. Zawsze mówię, zaglądnijmy do historii, wiecie to z moich raportów z walk na Ukrainie, kiedy często odwołuję się do II wojny światowej i tym razem też właśnie odwołuję się do historii. Tylko człowiek wolny jest człowiekiem.